No nie będzie tylko o fakturach, tak? 2 lata temu miałem bardzo podobną prezentację, miała taki sam tytuł na temat szukania lepszych od siebie i taki ciąg dalszy tej historii po 2 latach. To tak, żeby się przedstawić, tak, w kilku zdaniach, trochę o Infaxie. Jakby Infact wyrósł z fakturowania, tak? W 2008 roku uruchomiliśmy aplikację do fakturowania online. W 2010 aplikację do samodzielnego prowadzenia księgowości. Od 2012, od końca 2012 zmieniamy faktycznie rynek usług księgowych w Polsce. Stworzyliśmy ogólnopolskie biuro rachunkowe. Łączymy świat online i offline. I wierzymy, że zmieniamy tak samo rynek usług księgowych, jak kilkanaście lat temu zmienił rynek usług bankowych mBank. Basia miała trochę liczb, to ja też mam trochę liczb. 310 tysięcy zarejestrowanych użytkowników od tego 2008 roku. 60-osobowy zespół, IT, księgowi, marketing, sprzedaż. Ponad 5 milionów wystawionych faktur. W kilku zdaniach chciałem wam powiedzieć, dlaczego wierzę, że zmieniamy rynek usług księgowych. Wierzymy, że przede wszystkim dostarczanie dokumentów do standardowych biur rachunkowych jest bardzo oldschoolowe i co miesiąc dojeżdżanie do biura rachunkowego, żeby dowieźć mu dokumenty, jest słabe. Wierzymy, że wystarczy iPhone. Artur gdzieś tam na Facebooku zapowiadał, że mogę pokazać aplikację iPhone'ową, tydzień temu wypuszczoną. No de facto robię zdjęcie faktury, gdy ją tylko otrzymuję, oznacza rogi, my ten dokument OCR-ujemy, więc maksymalnie też automatyzujemy pracę księgowych. Można załączyć skany dokumentów w aplikacji www. Można przesłać na dedykowany e-mail, tak jak w Kindlu, nie wiem, ja posiadam taki adres wiktor@sarota.kindle.com. Tak samo w Infakcie, każdy klient ma swój dedykowany adres e-mail, więc wszystko, co forwardnie na tego maila, my to rozczytamy i zaksięgujemy. No ale to nie tylko technologia, ale również ludzie. I to są realni księgowi, którzy odpowiadają za księgowanie klientów. Działamy na terenie całego kraju. Z jednego miejsca w Polsce, w Krakowie, jesteśmy w stanie obsługiwać przedsiębiorców z całej Polski. Pełna odpowiedzialność, dostęp do dokumentów 24/7. Tak, żeby to taki wstęp, tak? Ale tego wszystkiego nie osiągnęlibyśmy bez ludzi, tak? I wierzę, że wszystko zaczyna się od ludzi, ludzi, z którymi się zaczyna biznes, którzy zaufają i o których zaufanie też im się pokazuje. W 2008 roku wypuściliśmy aplikację, którą sami zrealizowaliśmy w ciągu kilku miesięcy. I gdy ją tylko wylaunchowaliśmy, otrzymaliśmy pierwszą ofertę z funduszu BNP. To jest fundusz, który między innymi zainwestował wcześniej w K2, potem w Knockout, z takich znanych marek. No i my dogadaliśmy się z BNP w Polsce, podpisaliśmy term sheet. Tyle tylko, że okazało się, że BNP, to też wiedzieliśmy, ale BNP jest spółką córką spółki z Niemiec i komitet inwestycyjny zablokował tę inwestycję, nadchodził kryzys, panowie zatrzymali. Krzysztof Nowiński mówi: chłopaki, ja zainwestuję w was, wasze prywatne pieniądze. Na koniec dnia myśmy tych pieniędzy nie wzięli, a pomimo tego Krzysztof chciał z nami rozmawiać i udostępniał nam kontakty do kolejnych funduszy, do kolejnych, nie wiem, portali biznesowych. No i to jest taki gość, który właśnie pomimo tego, że nie mieliśmy nic na stole, tak? Nie mieliśmy żadnego podpisanego dokumentu. On nam pomagał, więc ja wierzę w budowanie długotrwałych relacji z ludźmi. Nauczył nas sporo na temat rynku VC. No i potem, gdy pojawiła się inwestycja,
My też tą karmę spłaciliśmy i dzisiaj Krzysztof Nowiński jest u nas udziałowcem. Krzysztof Nowiński łączył nas z wieloma funduszami VC czy z inwestorami branżowymi i wychodząc z jednego spotkania tak dosyć niezadowoleni, mówię: Krzysztof, nie znasz jakichś ludzi z Team Europe Ventures, bo oni wydają się, że mają fajny track record. Myślę, że moglibyśmy coś sensownego zrobić. Krzysztof powiedział: ja ich nie znam, ale inny kolega ich zna i zrobimy intro. No i tak poznaliśmy Pawła Chudzińskiego, na tamten moment Team Europe Ventures, teraz to się nazywa Point9 Capital. Przyjechał gość do Krakowa, usiedliśmy w restauracji i Paweł dzielił się poradami, tak, które działały w biznesie. My je w ciągu tego danego miesiąca wdrożyliśmy. Zobaczyliśmy, że przychody rosną kilkukrotnie na tamten moment, co zarabialiśmy. No i to było takie fajne, że bez podpisywania czegokolwiek, to była kolejna osoba, która nam zaufała. Dogadaliśmy się w ciągu 3 miesięcy z funduszem Team Europe Point9 Capital. I to też jest taki zachodni styl zarządzania, to znaczy partnerskie podejście do współpracy z ludźmi, to znaczy dużo robisz w tym, żeby poznać odpowiednie osoby, ale potem dajesz im pełną wolność. Paweł ma know-how, jest zaangażowanym inwestorem. Co 2 tygodnie mamy kole na temat tego, co udało nam się dowieść w ciągu ostatnich 2 tygodni, co zamierzamy zrobić. No i są również jakieś takie rozmowy strategiczne. Dobry człowiek przynosi innego dobrego człowieka. I Paweł wtedy inwestował z Krzysztofem Jancem. Na tamten moment, gdy nas Krzysztof inwestował, był również biznes angelem. Potem Paweł i Krzysztof stworzyli własny fundusz, który się nazywa Point9 Capital. No i to jest taki domain expertise, tak? To znaczy to jest gość, który wie wszystko o biznesie SaaS-owym. Nauczył nas, że nauczyliśmy się sporo na temat liczb w biznesie SaaS-owym, co warto mierzyć, co należy mierzyć i na co zwracać uwagę, jakie są główne KPI-e. No i to też fajnego robią ludzie z Point9 Capital. Raz do roku jedziemy w jedno miejsce wszyscy, wszystkie spółki portfelowe i dzielimy się naszym wspólnym doświadczeniem. 2 lata temu byliśmy w San Francisco, rok temu w Berlinie. Dobrzy ludzie przynoszą innych dobrych ludzi i Paweł i Krzysztof przynieśli innego gościa, który zainwestował w nas w 2012. Nazywamy go Człowiek Liczby, Piotrek Kulesza z RTA Ventures. Na pewnym etapie rozwoju biznesu duża część biznesu jednak jest w Excelu i to jest nauczyciel Excela. To jest nauczyciel tego, jak budować modele, jak stawiać hipotezy, jak je sprawdzać. To jest człowiek, który nauczył nas tego, że no cały biznes można na niego popatrzeć z poziomu jednego arkusza Excelowego. Tak powinien wyglądać, tak powinien być przejrzysty. Wspólnie zbudowaliśmy ideę otwartego budżetu marketingowego, czyli nie zakładamy rok do roku, ile wydamy na promocję. Mamy tylko jedno założenie. Dopóki nam się opłaca, to kupujemy tyle userów, aż nam się to opłaca. Tak? No i to jest inwestor, który również używa naszych usług, więc żyje tym, tak? I to sobie cenimy. No i to jest kolejny człowiek, który przyniósł nam innych ludzi. Mówimy, że dobrzy ludzie przynoszą co najmniej jednego dobrego innego człowieka. Ten nam przyniósł 2 innych dobrych ludzi. Tomek Modzelewski to jest również nasz udziałowiec, Business Angel. Na co dzień jest prezesem Zelmera.
No i tutaj pobieraliśmy lekcje marketingu. Pobieraliśmy lekcje marketingu, bo jakby w młodej organizacji zatrudnia się z reguły młodych ludzi z doświadczeniem, no ale wciąż to nie jest doświadczenie, nie wiem, kilkunastoletnie. Więc naszym pomysłem na to, jak szybko rozwijać firmę i szybko pozyskiwać wiedzę, jest to, żeby angażować ludzi, którzy to doświadczenie mają, często również mają pieniądze, ale najważniejsze, co od nich możemy dostać, to wiedzę, którą rozsiejemy po całej firmie, tak? No i to jest cała idea, coś, co się nazywa Brand Positioning Statement. To jest rozwinięty Unique Selling Proposition. Chodzi o to, żeby stworzyć jeden jasny przekaz do klientów i też go być w stanie włożyć w briefy dla agencji reklamowych, z którymi my pracujemy. No i wspólnie stworzyliśmy z agencją jeden taki jasny przekaz dla klientów. Liczy się twój biznes. Dobrzy ludzie przynoszą innych dobrych ludzi. Tomek Modzelewski przyniósł nam z kolei konsultanta, Monikę Kawkę, która nauczyła nas HR-u. Do dzisiaj nas tego HR-u uczy. Bo wszystko jest wokół ludzi, tak? Więc ten HR jest dla nas mega istotny. Jak pozyskiwać talenty, jak dbać o ludzi, a przede wszystkim jak ich rozwijać. My jesteśmy dosyć mocno procesowi, tak? Lubimy procesy, lubimy gdzieś złapać jakieś formatki. I okazało się, że nie wiem, w rekrutacji również nie ma też jakiegoś tam magicu, tak? Czy rocket science. Warto stworzyć sobie szablony ocen rozmów rekrutacyjnych, słuchać dokładnie tego, co mówi kandydat, nie przekładać tego, co nam się wydaje, tylko wręcz zanotować, co dokładnie kandydat powiedział na rozmowie, bo potem jest łatwiej przejść do tego i przypomnieć sobie rozmowę. Porównywać kandydatów nie wolno. Należy szukać tego idealnego kandydata, którego wcześniej sobie określiliśmy, na przykład w ogłoszeniu o pracę. Jeśli masz jakieś wątpliwości wobec kandydata na rozmowie, warto mu o tym powiedzieć. Najczęściej ludzie wyjaśniają i rozwiewają również wątpliwości. Jeżeli chodzi o rozwój ludzi, warto mieć odwagę mówić im to od razu, tą prawdę od razu. Nie czekać, nie wiem, do oceny okresowej. No i tu są też takie doświadczenia Moniki z korporacji, z British American Tobacco, gdzie są narzędzia, tak? To znaczy w 60-osobowym zespole, który chcemy cały czas rozwijać, warto zastosować narzędzia, które stosuje się w większych firmach. Gallup StrengthsFinder, polecam, to jest odkrycie 34 swoich mocnych cech. I etapami u każdego naszego człowieka w organizacji, u każdego pracownika, zapraszamy ludzi do tego, żeby sobie zrobili Gallupa. Potem zapraszamy ich też na coaching, tak, na wyjaśnienie, co z tych 34 mocnych cech wynika. Czy Mintzberg, który jest narzędziem do oceny i rozwoju menadżerów. Piotr Kulesza przyniósł nam Tomka Modzelewskiego z Zelmera, który w nas zainwestował, ale również przyniósł nam przez innego człowieka, Sylwka Kuźmierowskiego, który jest konsultantem do spraw sprzedaży, tak, szczególnie do sprzedaży telefonicznej. Tutaj też nie ma rocket science, tak? Tworzymy procesy, tworzymy skrypty rozmów. W pewnym momencie ludzie przestają tych skryptów rozmów używać, bo robią to w sposób naturalny, ale to jest określenie i powiedzenie o oczekiwaniach, jak ta rozmowa ma wyglądać. Odsłuchanie rozmowy, zobaczenie, czy to działa. Sprzedawanie przez obsługę klienta. Na koniec najważniejsze jest to, z jakim myśleniem zostawiamy tego klienta na koniec rozmowy po rozmowie telefonicznej. Więc nie bardzo było o fakturach, nawet nie było o księgowości.
Bo tak naprawdę wszystko w mojej opinii chodzi o ludzi, których ma się w organizacji. Gdyby nie ci ludzie, nie mielibyśmy 310 tysięcy użytkowników, stabilnego biznesu, szybko rosnącego i zadowolonych inwestorów. I takie kilka zdań podsumowania. Zawsze warto wierzyć w siebie. Są góry i doliny. Warto słuchać inwestorów, ale też warto na to nałożyć taki swój własny filtr, takie swoje własne wartości, bo to na koniec dnia my zarządzamy, na koniec dnia my jesteśmy rozliczani z biznesu, a nie inwestorzy, oni inwestują. No wszystko warto patrzeć długoterminowo. Od 2008 roku działamy i nadal mamy ochotę na więcej. W młodej organizacji trudno jest od razu pozyskać ludzi, którzy mają, nie wiem, niesamowite kilkunastoletnie doświadczenie. Więc naszą drogą do tego było znalezienie odpowiednich inwestorów i konsultantów, tak, którzy uczą naszych ludzi, naszych menadżerów, naszych pracowników, jak postępować tak, żeby też to było skalowalnie, ale też zakładało wzrost. Ci ludzie o nas zadbali, tak? To znaczy ci ludzie, którzy w nas zainwestowali, zadbali o nas, no i warto tą karmę zwrócić, dlatego my dbamy o to, żeby rozwijać naszych ludzi w organizacji. No i tak na koniec takie podsumowanie, że droga z VC jest pozytywna, tak? Wszystko szybko się dzieje, szybko się rozwija organizacja, szybko się rozwijają founderzy, menadżerowie, no i dzięki temu można też realizować szybko wzrosnąć.